Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować kolekcję Tops Tak sezon obecny 2022 2023. Moi drodzy, praktycznie jest już komplecik. Wszystkie karty poza jedną tutaj Game Changer brakuje mi jedna sztuka Żota i jeżeli chodzi o tą kolekcję to będzie komplecik. Tutaj, oczywiście, krystale to zbieram dodatkowo. Brakuje jeszcze kilku. Oczywiście to jest Milan. Ale tak pozostałe karty, te, które wyszły w danej kolekcji, tutaj mam już kompletne. Zaczniemy, moi kochani, może tutaj z autografami. To jest też dodatkowo, bo jako tako autografów nie zbieram, ale udało mi się trafić dwie sztuki. Kenneth Taylor z Ajaxu. Autograf i tutaj Riyad Mares z Manchesteru City i to jest limit jeszcze 20 na 25. Te dwie karty udało mi się z autografem trafić w produktach, które sam otworzyłem. Nic tu nie jest kupione, nic wymienione, po prostu je trafiłem. A takie karty wpadają mega rzadko ponad 2000 saszetek, żeby trafić taką kartę, więc miałem naprawdę mega farta. Czyli to są dwie karty z autografami Następnie, jeżeli chodzi o koszulki czy tutaj loga z koszulki, to mam również dwie karty. Bounasar Jersey Relic Player Worn Memorabilia. Zawodnik Bayernu, czerwona koszulka, a druga karta to Sergio Busquets Celebratory Memento UCL Title Winner. Czyli to jest taki emblemacik, dla zwycięzcy Ligi Mistrzów dwa razy trafiłem. Busquerca jednego już e, oddałem, jednego sobie zostawiłem, czyli również dwie karty z tymi tutaj kawałkami koszulek, bądź logo mam w kolekcji. Co dalej? Później mamy e, moi drodzy karty Game Changer, które wyszły tylko e, w Anglii, bądź tam w Wielkiej Brytanii. Szkocja, Irlandia. I tutaj mamy takich zawodników jak Game Changer z Manchesteru City, Bernardo Silva. Z dwójeczką właśnie nie mam. Jest to Diogo Jota z Liverpoolu. Jestem w trakcie załatwiania. Kolejna, numer trzy, to jest również z Manchesteru City zawodnik, zawodnik Kevin De Bruyne. Czwarty to Harry Kane z Tottenhamu. Piąty, Luka Modric. Real Madrid, szósta karta Ferran Torres Barcelona, siódma Neymar z Paris Saint Germain, ósma ten najrzadszy i najdroższy Tami Abraham z Romy i ostatni ten najczęściej wpadający którego można bardzo łatwo załatwić Leroy Zane z Bayernu. Czyli w sumie 9 było kart. Jedna brakuje, czyli ta najważniejsza, żeby mieć komplecik tych kart. To jeszcze Diogo Rzota. Następnie, moi kochani, mamy tutaj dwie karty ekskluzywne. Rewards card: taka i taka. Do tego mieliśmy cztery ekskluzywne karty, które wyszły tylko w Anglii. Dwie karty Dynamo i jest tutaj Messi oraz. Jack Grealish. I później wyszły dwie karty epic z Antonem z Manchesteru United i Kevin De, Bru De Bruyne Manchester City. Ekskluzywne edycje. Cztery takie karty epic, dwie i Dynamo. Następnie, moi drodzy, mieliśmy w małych puszkach cztery karty limitowane. Messi Fioletowa, zielona Leon Gorecka, taka bordowa Pedri i niebieska Halland. Czyli to były cztery limitki z małych puszek. Jeżeli chodzi o duże, to mieliśmy ich w sumie 16. I były takie cztery puszki: Wonder Kids, i tutaj mamy Wirca z Bayeru Leverkusen, następnie Foden Manchester City, Kamavinga Real i Bellingham. Borussia Dortmund, czyli cztery karty Wunderkid na limitkach. Teraz mamy cztery karty Commander, czyli obrońcy. Züle z Borusii, Marquinhos Paris Saint-Germain, Rudiger Real i czwarta karta Virgil van Dijk Liverpool. Kolejne cztery to już są karty Playmaker i tutaj Tacy zawodnicy jak Kevin De Bruyne, Manchester City, Luka Modric, Real, Nkunku, Lipsk i czwarta, Jao Felix, Atletico I na końcu czwarta puszka mieliśmy Finisher, Hurricane z Tottenhamu, Lewandowski, Bayern, Bape Paris Saint-Germain i Benzema, Real. Czyli 16 limitek z dużych czterech puszek. Co dalej? Mieliśmy ekskluzywny kalendarz adwentowy i tutaj takie karty jak Sadio Mane Bazuweczka z Bayernu, Joe Gomez, Liverpool, Forsberg, Lipsk, Zakaria, Juventus. I tutaj już mamy specjalne Stopper Neuer z Bayernu, Enforcer Rice, West Ham, Styler, Mbappe. Paris Saint-Germain i limitki Cross, Real, Donnarumma, Paris Saint-Germain, Alfonso Davis, Bayern, Nkunku, Lipsk, Hatrick Hero, Erling, Haaland Manchester City i legenda Andrea Pirlo, Milan. 13 takich kart właśnie z tego kalendarza adwentowego. Następnie moi drodzy, mieliśmy cztery karty limitowane Blue. I tutaj tacy zawodnicy jak Luis Diaz z Liverpoolu, Ansufati z Barcelona, Gnabry Bayern i czwarta Wlachowicz Juventus. Teraz zwykłe karty limitowane z numerem pierwszym Alexander Arnold. Vinicius Real, Mares Manchester City, Pau Torres Villarreal, Son Tottenham, Odegard Arsenal, Jadon Sancho Manchester United, Jared Bowen West Ham, Aubameyang Barcelona, Griezmann Atletico, Nuno Mendes Paris Saint-Germain, Kimisch Bayern, Royce Borussia, Diaby Bayer Leverkusen, Szoboszlaj Lipsk, Timber Ajax, William Carvalho Betis, Merino Real Sociedad, Uribe Porto, Pedro Porro Sporting, Ben Jedder Monaco, Z Milano, Rafael Leao Brozowicz, Inter, Chiesa, Juventus, Zaniolo, Roma, Giacomo Celtic, Kent, Glasgow Rangers i ostatnia limitka z numerem 28 ta czarna Phil Foden, czyli 28 limitek tych zwykłych. Dalej, mamy tutaj 3 limitki z update'u. Robert Lewandowski Barcelona New Signing to samo tutaj mamy New Signing Casemiro z Manchesteru United i ekskluzywna karta gdzie mamy sześciu zawodników Pogba, Richarlison Mane, Antony Lewandowski i Lukaku czyli trzy takie limitki update'owe. Następnie mam tutaj z Milanu Krystale Theo Hernandez, Tonali Brahim Dias, Rafael Leao i Olivier Giroud jeżeli ktoś ma kogoś spoza tej piątki to chętnie przygarnę tam jest logo Milanu i kilka innych jeszcze zawodników no i na koniec zostawiłem te karty które można było trafić w saszetkach bardzo rzadkie czyli Pro Elite Shield i tutaj mamy takich zawodników jak Sterling z Manchesteru City, Alexander Arnold Liverpool, Milan Tonali, Real, Valverde, Fati Barcelona, Rodrigo de Paul Atletico, Neymar Paris Saint-Germain, Gorecka Bayern, Guerreiro Borussia, Borussia, Diaby Bayer Leverkusen, Nkunku Lipsk, Tadic Ajax, Fekir Betis. Isaac, Real Sociedad, Villarreal, Real Torres, Otavio Porto, Pedro Goncalves Sporting, Lautaro Martinez Inter, Celtic Hart i Rangersi Tavernier 20 takich kart Shield I zostały nam na sam koniec Chromy, również 20 sztuk Nunes z Liverpoolu, Kamavinga Real Christensen Barcelona, Oblak Atletico, Domna Roma Paris Saint-Germain, Alfonso Davis Bayern, Malen Borussia, Wirz Bayer Leverkusen, Olmo Lipsk, Gelson Martins Monaco, Alex Moreno Real Betis, Mikel Oyarazabal Real Sociedad, Gerard Moreno Villarreal, Mateusz Nunes Sporting, Golowin to jest Monaco, z Milanu Leao, DeLicht Juventus, Felipe Anderson Lazio, Turnbull Celtic i Joe Aribo Rangersi. I na sam koniec, moi drodzy, mamy albumik. I tutaj w albumie bardzo dużo kart. Popatrzcie, jaki gruby ten album. I co my tutaj mamy? Na pierwszej stronie Chelsea. Dalej, Manchester City. Po kilka kart specjalnych jest również w niektórych zespołach: Liverpool, West Ham, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Atletico, Paris Saint-Germain, Bayern. Borussia, Bayer Leverkusen, Lipsk, Ajax, PSV Eindhoven, Benfica, Real Betis, Real Sociedad, Villarreal, Real, Porto, Sporting, Monaco, Milan, Inter, Juventus, Lazio, Roma, Celtic i Rangersi. Następnie przechodzimy tutaj do e, insertu, który się nazywa NextGen i mamy takich zawodników jak Palmer, Elliot, Skip, Tave, Tavares, Mabry, Szalobach, e, Gutierrez, González, Serrano, Stanisic, e, Gitens, Adli, Guardiol, Taylor, Madueke, Miranda, Jeremi, Ramos, Ugarte, Badiašile, Kalulu, Agüeme. Miretti, Moro, Zalewski, Abada i Bassey Następnie karty Legend I tutaj Alonso, Torres, Lampard, Schmeichel, Cantona, Barezi, Pirlo, Gascoigne i Laudrup Później mieliśmy karty Men of the Match Trzy strony kompletne z tymi insertami Później karty Club 100 Dziewięć takich 9 kart Black Age Edition, i tutaj Wam już przeczytam, kto jest. De Bruyne, Halland, Salah, Vinicius, Pedri, Felix, Messi, Lewandowski i Bellingham. Kolejny insert to karty Heritage. Bardzo ciężko jej było w komplecie zebrać. I tutaj mamy ile stron? 3,5 praktycznie. Aż do tego momentu. Następnie 4 karty. Agent, Injury, War i Referee no i później już mamy karty update'owe mieliśmy najpierw zwykłe update, y, które wyszły w Anglii w Niemczech na fiolecie mamy Kulibali Sterling Richardson, Jesus Chaumeni, Kunde, Rafinha, Lewandowski Delicht, Mane Basej, Lukaku, Bremer Pogba, Di Maria i Bergwine. Później zielony kolor to jest Kukurella, Martinez, Skamaka, Witzel, Mazraki, Schlotterbeck, Modest, Raum, Werner, Renato Sanchez, Witigna, Echitike, Deketelare, Kosticz, Dybala i Embolo. Na takich zielono-czerwonych mamy Kalwina Philipsa, Carvalho, Albamey, Zinchenko, Antony, Alonso, Bellerin, Tel, Ruiz, Schlager, Hudson Odoi, Brobbej, Milik, Jota, Tilman i Czolak. No i później już ekskluzywne karty z Hiszpanii. Squad Update, jak również New Signing. Czyli mamy tutaj Sebajosa, Dembele, Morata, Gonzales, Munoz, Zubimendi, Pedraza, Kapue, Cokelin, Sanusi, Galeno, Escajo, Santos, Edwards, Gilberto, Otamendi. A na tych świeciakach mamy Molinę, Filipe, Henrique, Ma, Mendes, następnie Reina, Loselso, Veron, Morita, Rocinia, Bach, Calvin, Philips, Eriksen. Później kolejne bazóweczki Odriozola, Vasquez, De Jong, Saul, Petzela, Żuanmi, Gorosabel, Zubeldia, Barenechea, Voigt, Trigueros Jackson Grujic Rice Morato Florentino i kolejne świecące William Jose Cho Cubo Morales Carmo Eustachio Just, Trincao, Fernandez Zinchenko Palmieri i Tel. No i ekskluzywna wersja włoska Florenci, Benasser Rebic. Messias, Devri, D'Ambrozio, Goussens, Danilo, Rabiot, Kin, Marusic, Cataldi, Karsdorp, Sharawi, Biragi, Bonaventura. A na świeciakach Onana, Bellanova, Milik, Casal, Vecino, Antonio, Celik, Golini, Mondragora, Zinchenko, Palmieri i Tel. Czyli Tel jest również w tej wersji tutaj hiszpańskiej, gdzie my go mamy. Tutaj, jak widzicie, tylko jest inny kolor. Tutaj zielony, a tu fioletowy. Dalej: bazoweczki: Kier, Selemakers, Dumfries, DiMarco, Darmian, Korea, Destilio, Mackenni, Hisai, Patrick, Basic, Pedro, Mancini, Kumbula. Milenkowicz i kone, a na świeciakach Orizi, aslani, Kitarian, maximiano, romanioli, kankeleri, matic, dodo, jowicz, Calvin Phillips, eriksen i luka. Eriksen też tutaj jest, a tam był chyba na kolorze fioletowym. Czyli to są dwie różne karty. Tak więc, moi kochani, to jest praktycznie komplecik edycji obecnej top's mecza tak sezon 2022 2023. Jestem ciekaw waszych opinii. Co myślicie odnośnie tych wszystkich tutaj kart, które udało mi się zebrać? Brakuje praktycznie jedna tak główna żota do kompletu, bo tutaj tak jak mówię, Krystaleto. dodatkowo zbieram. Jeżeli ktoś miałby kogoś poza tymi pięcioma to chętnie przygarnę. No i co, moi drodzy? No Kończymy już tą kolekcję. Za niedługo powinna dojść do mnie kolekcja Ekstra Tops Match Tak Ekstra sezon 2022-2023 i znowu będą mega karteczki. Już teraz Was serdecznie zapraszam na odcinki. Jak będzie ta seria u mnie w domu. Także ja się żegnam, moi kochani. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że będzie dużo łapek w górę. No i co, widzimy się na kolejnych filmach. Cześć wam!